Jeśli oglądasz dzisiejszy test Skody Octavii, to zapewne widziałeś również nasz poprzedni test tego modelu, czyli Skoda Octavia, 3 wady i 3 zalety. Wówczas testowaliśmy auto w troszkę innym modelu, dzisiaj robimy znacznie dłuższe filmiki, ale ten film nie będzie taki długi i to z tego prostego powodu, że ówczesny test był mimo wszystko dosyć obszerny i dzisiaj musielibyśmy się w wielu elementach powtórzyć. Aby tego uniknąć, postanowiliśmy się skupić przy dzisiejszym teście na czym innym. Mianowicie chcemy sprawdzić, w jaki sposób Skoda Octavia poradziła sobie na polskim rynku i czy nasze obawy, które wyrażałem w poprzednim teście, wpłynęły w jakikolwiek sposób na jej sprzedaż. Sprawdźmy to, zapraszam do testu. Zacznijmy może od silników. Rok temu powiedziałem, że do Skody Octavii możemy kupić 2 silniki diesla i 4 silniki benzynowe. Dzisiaj lista silników diesla się wydłużyła, teraz możemy kupić 3 wersje, 150-konna testowana dzisiaj i 2 słabsze, 90 i 105-konna. Najważniejszą zmianą, wydaje mi się, to jest możliwość dokupienia napędu na 4 koła, ale uwaga, możemy to zrobić tylko i wyłącznie do wybranych silników oraz jeśli się zdecydujemy na wersję kombi. A te wybrane silniki to 105-konny 1.6 TDI lub 150-konny 2.0 TDI, który właśnie dzisiaj testujemy, albo najmocniejsza benzyna, czyli 1.8 TSI 180 koni mechanicznych. Dla oszczędnych natomiast przygotowano wersję Greenline 1.6 TDI 105 koni, które dzięki dodatkowemu wyposażeniu pozwala spalać jeszcze mniej paliwa. 2 dni temu pokazano w Genewie wersję Scout, która jest dodatkowo przygotowana do pokonywania gorszych dróg, a już niedługo, mam nadzieję, zobaczymy wersję Laurin & Clement, która będzie taką luksusową odmianą tego samochodu. Więc jeśli chodzi o zmiany, jak na tak krótki okres na rynku, dopiero rok, to myślę, że tych zmian nie brakuje. Widać, że producent pracuje nad tym, żeby ten model żył i był jak najlepiej odbierany przez rynek. W naszym teście sprzed roku wyrażaliśmy obawę o to, czy brak silnika, do którego można założyć instalację LPG, nie przeszkodzi Octavii w zdobywaniu rynku. Minął rok i nic się nie zmieniło, a jednak coś się zmieniło. Zaraz to wytłumaczę. Po pierwsze, Skoda próbowała. Do silnika 1.4 TSI próbowano założyć instalację LPG, ale pracę przerwano nad tym, ponieważ taka instalacja musiałaby kosztować aż 8000 zł, więc do Octavii LPG niestety wciąż nie możemy dostać, ponieważ pod maską są tylko i wyłącznie silniki turbo doładowane z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Natomiast klient, który koniecznie chce mieć instalację LPG w swoim samochodzie, dzisiaj ma już alternatywę, dlatego że rok temu, kiedy testowaliśmy Octavię, jeszcze na rynku nie było Rapida. Dzisiaj mamy Rapida, który ma pod maską taki silnik, do którego możemy dokupić fabryczną instalację LPG. Teraz czas zajrzeć do środka, ale już nie będziemy tego pokazywać w pełnym zakresie. Tak jak powiedziałem ostatnio, ten test był dosyć obszerny. W związku z tym pokażę tylko drobiazgi, które różnią ten samochód od poprzednio testowanej wersji. I to tylko i wyłącznie, żeby pokazać, jak różne możliwości daje Skoda, jeśli chodzi o wyposażenie. Przykładowo, w testowanym przez nas dzisiaj samochodzie jest jasna tapicerka, która jednak jest dosyć praktyczna z prostego powodu. Jest to połączenie skóry z takim materiałem, który w dotyku przypomina alkantarę. Być może to jest, nie sprawdziłem tego dokładnie, w opcjach warto dodać, że fotel ma 3 pamięci ustawień i możemy go regulować w pełni elektrycznie. Tu mamy również możliwość regulacji odcinka lędźwiowego. Ten odcinek całkiem wyraźnie wysuwa się do przodu, więc myślę, że każdy znajdzie miejsce i ustawienie tego fotela pod siebie. Ja myślę, że nie będziemy też pokazywać testu dwumetrowca, bo ostatnio ten samochód nie miał z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie w tym samochodzie, to jak powiedziałem, jest również skrzynia DSG, jest dotykowy ekran, który tak reaguje z wyprzedzeniem, zanim jeszcze dotkniemy, to już zaczynają się pewne rzeczy na nim zmieniać, więc to są takie dodatkowe drobiazgi, które sprawiają, że korzystanie z tego samochodu jest bardziej przyjemne. Wyposażenie czy tam miękkość plastików to myślę, że pozostało na pewno bez zmian, natomiast mamy tu na pewno inną kierownicę, taką bardzo, taką nieco grubszą, taką przyjemną, z takim wygodnym chwytem i to oczywiście również nie jest efektem jakiegoś faceliftinga, który powiedzmy miałby mieć miejsce w międzyczasie, tylko po prostu innej wersji wyposażenia, czyli Skoda daje możliwość zmian w zależności od tego, którą wersję wyposażenia kupimy. Możemy dostać nawet takie elementy jak
inną kierownicę. Jeśli chodzi o hasło Simply Clever, to oczywiście mamy mnóstwo różnych takich dodatków, czyli na przykład taki wkład do uchwytu na kubki, do którego możemy wrzucić na przykład komórkę. Oprócz tego z tyłu znajdziemy jeszcze jeden element, który również zalicza się chyba do tego hasła Simply Clever, czyli przykładowo taki kosz na śmieci, który również przydaje się do, powiedzmy, utrzymywania porządku w samochodzie. Po drugiej stronie znajdziemy, pod klapką do wlewu paliwa, znajdziemy skrobaczkę do szyb. To jest już taki popisowy numer z kody. Tutaj zmian na tylnej kanapie, cóż można powiedzieć, jest w testowanym przez nas w ostatnio samochodzie było wyjście 220 V. Teraz niestety tego w tym akurat samochodzie nie ma. Natomiast jeśli zajrzymy do bagażnika, to w nim znajdziemy, tu jest system muzyczny Canton, a na podłodze bagażnika znajdziemy taką dodatkową wykładzinę, która jest dwustronna i możemy ją ułożyć albo w tej wersji, powiedzmy, takiej zwykłej, z wykładziną na górze, albo też jeśli przywozimy jakieś brudne, mokre rzeczy, to możemy dać gumowaną powierzchnią do góry i wtedy oczywiście nie będzie problemu po przewiezieniu takich bagaży ze sprzątaniem podłogi. Tak więc to nie jest tak naprawdę prezentacja czegoś, co się w tej Skodzie zmieniło. To jest tylko pokazanie, że ten model można naprawdę wyposażyć i w taki sposób, w jaki każdy z nas będzie potrzebował do własnego codziennego użytku. A teraz test widoczności. Na początek rzut okiem na zegary. Są bardzo czytelne, troszkę się zmieniły, tak jak wspominałem. Teraz kierownica. Kierownica ma minimum przycisków, jest bardzo wygodna, a przyciski są bardzo proste w obsłudze i intuicyjne. Lewe lusterko, myślę, że z widocznością tu nie ma problemu. Jeśli chodzi o lusterko centralne, to tu niestety ja ze swojego punktu widzenia tutaj jako dwumetrowiec widzę to lusterko troszkę za nisko i ono mi zasłania tu na godzinie pierwszej minimalnie widoczność. Ja muszę się tak delikatnie schylić, żeby ją odzyskać. Idziemy dalej. Tu mamy sporej wielkości lusterko, wszystko widać, chociaż tu jest taki fragment, który zasłania widoczność, a nie odbija obrazu za nami, więc tu jest minimalnie zmarnowany fragment widoczności. Idziemy dalej. Słupek C nie jest zbyt gruby, więc tu jest ok. Tylna szyba jest bardzo mocno pochylona i tu przydaje się oczywiście w pomoc w parkowaniu. Taka możliwość jest po włączeniu biegu wstecznego. To od razu pokażmy odpowiednim przyciskiem. Uruchamiamy i po włączeniu biegu wstecznego możemy tutaj taką pomoc uzyskać. Nie ma tu na wyposażeniu kamery cofania, ale jest informacja o tym, w jakim kierunku ten samochód zmierza podczas cofania. Bardzo płynnie pokazywane są linie, gdzie będziemy cofać. No i kiedy będziemy dojeżdżać do przeszkody, no to oczywiście zostanie to w odpowiedni sposób pokazane. Jeszcze test zwrotności. Stoimy na parkingu równolegle do drogi, tuż przy krawężniku i skręcam koła maksymalnie w lewo. Po lewej stronie mamy dwa pasy i parking dokładnie taki sam po przeciwnej stronie, więc ruszamy powoli. Ostatnio, przypominam, Captiva musiała najechać na krawężnik, a Citroen Grand C4 Picasso ledwo najechał jednym kołem na parking przed nami i dokładnie tak samo się stało z Octavią. Minimalnie najechała na parking po drugiej stronie. W zeszłym roku nie robiliśmy jeszcze testów wyciszenia, teraz mamy odpowiednie urządzenie, więc posłuchajmy, jak wyciszona jest Skoda Octavia na postoju. .46 dB. A teraz przyspieszamy do 90 i mierzymy wyciszenie. .72,8. A teraz test wyciszenia przy 130. .67.
66,3 dB. Dodam tylko jeszcze, że teraz jak jedziemy na szóstym biegu, mamy 130 na godzinę, mamy niecałe 2500 obrotów i mocno naciskam gaz i proszę spojrzeć, piątka, 3000 obrotów i od razu przyspieszamy i robi nam się od razu ponad 140, więc to jest dwulitrowy diesel, 150 koni, 320 Nm i ten silnik naprawdę świetnie radzi sobie z tym samochodem i również na autostradzie Octavią, tą najmocniejszą w dieslu, nie będziemy mieli żadnych problemów, żeby dotrzymać tutaj kroku komukolwiek, także zarówno na miasto, jak i na trasę Octavia będzie się Wam bardzo dobrze sprawdzała, co najmniej w tym mocnym silniku diesla. O wrażeniach z jazdy Octavią opowiadałem już rok temu. Tym razem dostaliśmy samochód do testu z identyczną skrzynią biegów, z identycznym silnikiem pod maską, więc pozostaje mi tylko powtórzyć, że samochodem jeździ się bardzo przyjemnie. Tutaj moc silnika i szybkość reagowania skrzyni biegów naprawdę robi swoje, wciskając pedał gazu. Tutaj się wydarzyło dobrze spontaniczny i sprint do setki w 8,6 robi swoje. Natomiast zawieszenie jest raczej bardziej twarde niż komfortowe, co dobrze się sprawdza właśnie podczas przejeżdżania zakrętów, bo aż chce się dodać gazu, ponieważ chce się wykorzystać to, że samochód tak dobrze tej drogi się trzyma. Więc myślę, że Octavia od strony powiedzmy zawieszenia czy też precyzji układu kierowniczego jest takim dobrym kompromisem skierowanym właśnie do kierowców, którzy nie znieśli ani zbyt takiego miękkiego, kołyszącego się zawieszenia, ani takiego zbyt twardego, sportowego. Pamiętam, jak tak rok temu siedziałem i narzekałem, że samochód ten kosztuje 59 900 zł, bo ja bym chciał, żeby ten samochód kosztował jakieś 5 000 zł mniej. Minął rok, ten samochód oczywiście nie staniał i kosztuje dzisiaj 60 400 zł, a więc 500 zł więcej. Wygląda na to, że to nie jest raczej podwyżka, tylko korekta o inflację. Tak czy inaczej, samochód zaczynamy kupować od 60 000. Najdroższa wersja kosztuje 101. To jest wersja z DSG z najmocniejszym dieslem w wersji najdroższej Elegance. Do tego wszystkiego jest niezliczona ilość pakietów. Jeden z nich nazywa się Amazing. To jest wydrukowane, że od 2 do 4 tysięcy złotych będziemy musieli zapłacić za taki pakiet Amazing, który już naprawdę doposaża ten samochód do bardzo przyzwoitego poziomu. W najtańszej wersji dostaniemy oczywiście klimatyzację i tak dalej, natomiast najtańszy diesel kosztuje 72 tysiące złotych. To tak w wielkim skrócie, w zasadzie nic się nie zmieniło aż tak bardzo. Oczywiście pakiety wyposażenia cały czas się zmieniają, cały czas się rotują, ale podstawowy cennik pozostał bez wielkich zmian. Kiedy testowałem ten samochód w zeszłym roku, to powiedziałem, że ma on trudne zadanie, dlatego że dwójka była najlepiej sprzedającym się samochodem w Polsce. Trzecia generacja Octavii również poradziła sobie z tym zadaniem, ponieważ jest to najlepiej sprzedający się model i Skody, i najlepiej sprzedający się model również samochodu osobowego w Polsce. W związku z tym myślę, że trójka radzi sobie całkiem nieźle, chociaż warto wspomnieć o tym, że te 11 tysięcy to jest model Octavia jako taki, w tym 3/4 to jest trójka, ale 1/4 to wciąż dostępna dwójka. Warto jednak powiedzieć, że jednocześnie Octavia troszkę zmniejszyła swój udział w sprzedaży, dlatego że 2 lata temu sprzedano 15 tysięcy egzemplarzy, teraz 11, więc spadek jest około 25%. Z czego to się wzięło? Zadzwoniłem do Skody, do centrali, zadzwoniłem też do najbliższego, do redakcji dealera i dowiedziałem się, że jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, kiedy wprowadza się nowy model, to klienci naturalnie chcą odczekać jakiś czas, aby się przyjrzeć, jak ten samochód jest oceniany, jak się sprawuje i tak dalej. Z drugiej strony, więc to powoduje pewne, powiedzmy, takie powstrzymywanie decyzji zakupowych. Z drugiej strony, tych decyzji zakupowych nie zabrakło, a właściwie było zbyt dużo, ponieważ popyt był większy niż podaż, stąd klienci, którzy przychodzili do salonów, otrzymywali takie terminy odbioru Octavii, że musieli
albo długo czekać, albo też odpływali naturalnie do innych modeli i to też spowodowało, że ten cały potencjał sprzedażowy tego modelu nie został niestety wykorzystany. Od razu powiem, że dzisiaj, gdyby ktoś chciał zamówić samochód pod siebie do produkcji, to będzie czekał od 6 do 8 tygodni, więc tego problemu już nie ma. No i trzeci powód, dlaczego Octavia nie sprzedała się już w takiej ilości egzemplarzy jak 2 lata temu, to jest to, że wszedł model Rapid. Kiedy testowałem ten samochód w zeszłym roku, Rapida jeszcze na rynku nie było. Od września on się pojawił i zajął lukę nie tylko pomiędzy Fabią a Octavią, ale też lukę cenową, ponieważ te 50 tysięcy złotych mniej więcej, od których startowała dwójka, teraz możemy w tej cenie kupić właśnie Rapida. Między innymi dostać tam tą wymarzoną instalację LPG, której w tym modelu zabrakło. A więc część potencjalnych klientów odpłynęło również do Rapida, co z punktu widzenia Skody nie wydaje się być jakimś wielkim problemem, bo w sumie bilans się zgadza i klienci pozostają przy tej samej marce. Na koniec powiem, że docenili ten samochód nie tylko klienci, ale też jurorzy Car of the Year, którzy zaliczyli Octavię do ścisłego finału tegorocznego konkursu. Co prawda Octavia nie wygrała tego konkursu, ale w ścisłej, w finałowej siódemce się znalazła.